sztabie u Macieja Gramatyki w Tychach już niespełna godzinę po zamknięciu lokali wyborczych było wiadomo, że tych wyborów nie przegra. Ale 100 lat rządzić Maciej Gramatyka nie będzie, bo zgodnie z prawem prezydentem może być przez dwie kadencje. Swojego rywala Sławomira Wróbla z Prawa i Sprawiedliwości pokonał różnicą ponad 6 tysięcy głosów. Jestem zaskoczony w ogóle z wyniku, który osiągnąłem w tych wyborach do samorządu, bo mój komitet wyborczy, czyli Koalicji Obywatelskiej, zdobył 10 mandatów w Radzie Miasta. Nie spodziewaliśmy się takiego wyniku. Wspólnie z samorządowcami Andrzeja Dziuby, których jest 5 w Radzie Miasta, mamy większość potrzebną do stabilnego rządzenia Tychami. No a mój wynik dla mnie jest naprawdę wielkim wyróżnieniem. Maciej Gramatyka doświadczenie samorządowe ma, bo ostatnio pełnił funkcję prezydenta. W wyborach poparł go dotychczasowy prezydent Andrzej Dziuba. Oczywiście spodziewałem się, że wygra. Byłem pewien, że wygra. Jeżeli mówimy o niespodziankach, to raczej powiedziałbym bardzo dobry wynik kontrkandydata, który do tej pory tak naprawdę nie zaistniał na dobre w życiu publicznym miasta Tychy, mimo tego, że był radnym. I ten jego wysoki wynik jest dla mnie taką niespodzianką in minus. Niewiele brakło, a na in minus byłaby Katarzyna Kuczyńska-Budka, bo w Gliwicach o tym, kto zostanie prezydentem, zadecydowała różnica raptem 540 głosów. Prezydent elekt z ramienia Koalicji Obywatelskiej wie już, co zrobi tuż po zaprzysiężeniu. Z takich rzeczy dużych i takich zadań trudnych, infrastrukturalnych, to jest kwestia budowy szpitala. I chciałabym, żeby ta koncepcja, którą już zapowiedziałam w kampanii, czyli budowy szpitala nie tylko miejskiego, ale także z taką nadbudową wielospecjalistyczną wspólnie ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym, no stała się faktem. Faktem stała się też porażka rządzącej Zabrzem od 18 lat Małgorzaty Mańki-Szulik. Jej rywalka Agnieszka Rupniewska, popierana przez Koalicję Obywatelską, wygrała różnicą 6700 głosów. Na pewno będziemy otwierać urząd na wszystkie możliwe sposoby dla mieszkańców naszego miasta, bo to jest coś, co jest dla mnie bardzo istotne, a z tych twardych rzeczy na pewno bardzo ważne jest to, żeby przeprowadzić audyt finansowy, żeby zorientować się, jak wygląda sytuacja finansowa zarówno w mieście, jak i w spółkach miejskich. Z kolei w Jastrzębiu-Zdroju zakończyła się era Anny Hetman. Prezydent przegrała z Michałem Urgołem, który startował z poparciem Prawa i Sprawiedliwości. Pierwsze działanie to, no to należy na spokojnie się rozejrzeć w tych wszystkich projektach, o których była mowa, że są gotowe, spojrzeć, czy one są rzeczywiście i zacząć je realizować. A jeżeli nie, no to przystąpić do działania i rzeczywiście je zacząć projektować i wdrażać. Do zmian u steru władzy doszło też m.in. w Raciborzu, gdzie rządzić będzie teraz Jacek Wojciechowicz, były poseł i wiceprezydent Warszawy. Na zmiany przygotowali się również mieszkańcy Ustronia, gdzie rządził będzie Paweł Sztefek, oraz Zawiercia, gdzie władze mieszkańcy powierzyli kobiecie Annie Nemś.